Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział: Idźcie i powiedzcie temu lisowi. Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Nie wiemy, czy to, co mówią w dzisiejszej Ewangelii faryzeusze, jest prawdą. Nie posiadamy informacji potwierdzających zamiary Heroda wobec Jezusa. Czy rzeczywiście Herod planował zabójstwo Jezusa? Jedno jest pewne. Bożych zamiarów nikt nie jest w stanie pokrzyżować. Jezus jest w pełni świadomy, że ma jeszcze krótki czas, aby do końca doprowadzić swoją misję na tym świecie, symbolicznie wyrażoną przez Niego miarą trzech dni. Jezus ma również pełną świadomość, że zostanie zamordowany, ale nie przez Heroda, ale przez Żydów rękami Rzymian. On nie tylko wie, ale i akceptuje ten scenariusz. Zgadza się z wolą swojego Ojca, bo wie, że jest ona najlepsza dla Niego i że jest konieczna dla odkupienia ludzkości z jej grzechów. Może nas zastanawiać, dlaczego Jezus ma taką jasność co do swojej przyszłości. Czy wynika to z faktu, że jest Synem Bożym? Nie. Życie Jezusa pokazuje, że jest On nie tylko Bogiem wcielonym, ale także prawdziwym człowiekiem, jednym z nas. Jako człowiek poznał On wolę Boga na modlitwie. Widzimy Jezusa udającego się na pustkowie, z dala od tłumów, aby rozmawiać ze swoim Ojcem. Każdy z nas może mieć taką relację z Bogiem, jaką miał Chrystus. Trzeba jedynie trwać przed Bogiem na modlitwie, wsłuchując się w Jego głos i pytając się o Jego wolę względem nas. Czyniło to wielu chrześcijan, otrzymując podczas modlitwy jasne rozumienie i jasne poznanie przyszłych wydarzeń. Czujmy się dziś szczególnie zaproszeni przez Jezusa do budowania z Nim bliskiej i głębokiej więzi przyjaźni. Niech nasze serca biją w rytm serca Jezusowego.